Raz, o. Słuchajcie, to co dzisiaj mówimy, to jest dobra nowina w ogóle dla ciebie. Bardzo pięknie. Ewangelia Rzymian 1:16 mówi: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, ponieważ jest mocą Bożą dla każdego, który uwierzy. Jeśli nie wierzysz, to idź swoją drogą. Ale jeśli uwierzysz w to, co dzisiaj mówiono o Jezusie, to masz gwarancję, że twoje życie ulegnie zmianie. Powiem ci tak, 2018 lat temu na krzyżu Golgoty przyszedł pewien kozak, dla mnie jest to mistrz, mój ojciec, mój wychowawca, Jezus Chrystus, tak się po prostu nazywa. Zrobił coś takiego wspaniałego, co od dzisiaj i do jutra i do końca moich tu dni ziemskich będę pamiętał, że doskonałość w nim wypełniła się. Kopnął diabła w tyłek. Szatan nie jest żadnym panem. Mam dla ciebie dobrą nowinę. Szatan to pała. Jest przegrany. Jezus go pokonał na krzyżu Golgoty. Dostał śmiertelny cios. Możesz żyć. Nie musisz być oszukiwany przez szatana. Możesz poruszać się tak, jak my się poruszamy. Słowo Boże naszym jest po prostu naszą nawigacją. Jak masz nawigację w samochodzie, to wiesz, jak się poruszać. Moją jest Biblia. Tak a propos, pozdrawiam policję, bo wszelka władza jest od Boga. Słuchajcie, każdy, czy policjant, czy bezdomny, dla ciebie jest tu mówiona dobra nowina. Możesz się nawrócić i opamiętać. Nie musisz ginąć. Powiem ci, do czego jesteś przeznaczony. Przeznaczony jesteś, żebyś był święty na tej ziemi, żebyś był bezgrzeszny, żebyś był doskonały, żebyś był uwielbiony, umiłowany przez Ojca, tak jak my jesteśmy. Jestem święty, jestem bez grzechu, jestem umiłowany, jestem praktycznie doskonały. Takim mnie Ojciec stworzył. 20 lat temu, w 2000 roku, nawróciłem się do Jezusa, poznałem Go przez Jego Słowo, zacząłem czytać i dlatego Go poznałem. Nikt nie opowiadał mi o Jezusie, nie słuchałem księdza, nie słuchałem człowieka z ulicy. Mówię ci, jeśli nie ufasz mi, to zajrzyj do Jego Słowa, do Ewangelii. Jest tam moc. Jak zacząłem słuchać, co Jezus ma dla mnie, to po prostu to wziąłem. A wiem, że Polacy lubią coś za free brać. Ja lubię za darmo wszystko, a zbawienie przede wszystkim. Jezus jest dla ciebie odpowiedzią. Ja nie wiem, dokąd ty zmierzasz. Tu chodzą ludzie w to i we w te, ale przyjdzie czas, że staniesz przed moim Chrystusem. I nie wiem, dokąd cię nogi zaprowadzą, ale ja idę do nieba. Masz okazję, to jest dla ciebie, jak, nie wiem, dla niektórych to jest ostatni dzwonek. Przyjdź do Jezusa i powiedz Mu, że twoje życie jest nic nie wart. Musisz się opamiętać, musisz się nowonarodzić. Do Jezusa przyszedł Nikodem i powiedział: Panie, jak odziedziczyć Królestwo Boże? Jak się tam znaleźć? Jezus mu dał prostą odpowiedź. Musisz się powtórnie narodzić. Nikodem mu odpowiedział: jak mogę się powtórnie narodzić? I już jeszcze raz narodziłem. A Jezus mu odpowiedział: co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodzi z duchem jest. Jestem wypełniony Duchem Świętym. Jeśli masz cukrzycę, jeśli masz jakąś chorobę, jeśli coś ci dolega, to przyjdź, położymy rękę. Dla twojego niedowiarstwa zostajesz uleczony. Takie cuda dla nas to jest codzienność, jak wkładanie portek lub sukienki pięknej. Jezus Chrystus jest dla ciebie odpowiedzią, człowieku. Nie wiem, dokąd zmierzasz. Nie dbam o twój statut, czy jesteś dyrektorem, czy jesteś bezdomnym. Jezus Chrystus może zmienić twoje życie. Zmienił moje. Jestem święty, jestem nienaganny, jestem bezgrzeszny, usprawiedliwiony raz na zawsze. Na krzyżu Golgoty Jezus odniósł zwycięstwo, żebyś ty był zwycięski. Tak jak ja jestem, chodzę po tej ziemi i w każdej dziedzinie mojego życia osiągam cel, osiągam rezultat, osiągam zwycięstwo. Wszystko mam w Chrystusie, poza Nim nie mam nic. Jedyna droga, żeby poznać Boga, nawet mi się zrymowało, to jest zacznij czytać Biblię, zacznij czytać Jego Słowo. Jeśli coś cię dotyka, jeśli czujesz w swoim sercu, że po prostu ci ludzie coś mają, ci ludzie coś wiedzą, co ja bym chciał wiedzieć, to przyjdź, pogadamy, nie ma problemu. Uklękniesz, pomodlimy się za ciebie. Ja kiedy poznałem Boga, nikt mi nie powiedział, jak się mam modlić i co mam robić. Klęknąłem w swoim pokoju i powiedziałem: Jezu, jeśli jesteś w tej Biblii oryginalnie, tak jak czytam o tobie, to przyjdź i do mojego życia i pokaż się. Chcę cię doświadczyć. Chcę ponadnaturalnie żyć tak, jak czytam o tobie. Chcę po prostu tego, co ty masz dla mnie. Chcę być zbawiony.
Nie chcę iść na potępienie. Nie chcę chodzić z diabłem. Chcę żyć w relacji z Tobą. Przyjdź i pokaż mi się. I od 2000 roku zaczęły się w moim życiu dziać prawdziwe cuda. Może nie wierzysz w to, to sobie zostaw swoją niewiarę. Nie obchodzi mnie to, czy Ty w to wierzysz, czy nie wierzysz. Ja wiem, co ja przeżyłem. Jezus jest realny, a diabeł to jest pajac. Żaden z niego król. Chrystus króluje. To wszystko, co chciałem na razie Wam powiedzieć. Zostań, jeśli coś Cię dotyka, jeśli czujesz, że po prostu nadszedł czas dla Twojego życia, żeby coś zmienić, że masz dosyć tego życia, że nie wiesz, gdzie zmierzasz, to przyjdź, pogadamy.